Właśnie dużo o tej Irance mówiliśmy. Nazywa się Sama Bejrami, jest mistrzynią Iranu, jest najlepszą zawodniczką w tym kraju. Tutaj troszkę jej, jak Państwo wiedzą, nie poszło, ale to troszkę też nie o to chodziło. Ona to spełnia marzenia sama. I know that you are not very happy with the result, but I know that you are happy that you are here. Yes, I'm so happy for being here because it's my second experience for being in World Championship and it's really great for me and I'm so excited. And now today I got 86 in sprint. In Iranian girls, I'm first. But in that's good. Yes, that's enough. And I know that one of your dreams came true here in Lahti because you met your idol, Justyna Kowalczyk. I met my superstar, which I really like to meet her. It's about 4 years that I really like to meet her, but I couldn't. But now today I met her and she gave a really beautiful gift to me. And it was a beautiful dress and I wore it and it was really great. That's great. Tell me, because I know that your big dream is to be part of of Olympic Games next year. What you have to do to qualify? I have to get first in Iran, just in Iran. Not that complicated. I have to participate in races, too many races in Iran, every season about 12 races. And if I will be first in all 12 races, so I'll be in Olympic Games. Will you use to train, to practice before Olympic Games, ski rollers from Justyna Kowalczyk? Yes, of course, from this sprint and summer, I will start again practicing roller ski. And then I'll be ready for Olympic Games. Be ready. Good luck. Thank you very much. To była właśnie Sama Bejrami, która mówi, że oczywiście wynik wiedziała, że nie może rywalizować ze światową czołówką, ale chciała wygrać ze wszystkimi Irankami. Ona tu startowała po kontuzji, więc bardzo jest zadowolona, że z tymi Irankami wygrała. I oczywiście tutaj spełniło się jej jedno z jej największych marzeń. Spotkała osobiście Justynę Kowalczyk, wyściskała ją, dostała od niej koszulkę startową, którą przymierzyła i która pasuje, bo te dwie panie rzeczywiście są podobnego wzrostu. Jej drugim marzeniem, poza tym ze spotkaniem Justyny Kowalczyk, jest start na igrzyskach. Kwalifikacja dla niej na igrzyska to po prostu bycie najlepszą w Iranie, więc ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby do Pjongczang za rok pojechać i będzie do tego startu przygotowywać się na rolkach, które też dostała od Justyny Kowalczyk. 4 minuty 25 sekund, taki czas na tej trasie uzyskała reprezentantka Iranu, no minutę wolniej od naszej Eweliny Marcisz.